Siemano, siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku ważna sprawa, ponieważ musimy ponownie musimy dopuścić się tego czynu i musimy ponownie pośledzić Milki, ponieważ to, co się dzieje, to jest po prostu, to mnie przerasta. To mnie po prostu najzwyczajniej w świecie przerasta, ponieważ, no nie może tak być, nie może tak być, że o jej tak odwala. Nie wiem, czy widzieliście odcinek od Milki, ale ona sobie ubzdrała, że ma dzieci, że po prostu, że te dzieci, które kiedyś tam na Palionowie coś o nich tam nagrywaliśmy i tak dalej, że one niby są. Ich nigdy nie było, widzowie, nie było tych dzieci. Ja nie wiem, dlaczego ona myśli, że one są. Coś tam po prostu, no, że tak powiem, pamięć jej się nie przyzwoiła tak, jak powinna i totalnie jej odwala. Dlatego w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam przygotowaną podkę na niewidzialność i w dzisiejszym odcinku po prostu ją pośledzimy. Ja, no kurde, koniec dobrego. Ja zaczynam ją śledzić w tym momencie. Muszę się dowiedzieć, co ona tak dokładnie tam planuje, bo to jest totalnie nienormalne. To jest totalnie nienormalne, więc ja, słuchajcie, zaraz się tam będę zbierać do niej, tylko zanim to wszystko jeszcze zrobię, to potrzebuję jakieś itemy takie podstawowe, jakie tam ten. Tam też mamy w ogóle tą bazę podziemną, tylko że ja ją musiałem zamurować, bo ona ją prawie odkryła, więc nie wiem, w jakim ona tam jest teraz stanie, ale czy mi się coś przyda? Wezmę jedną łódkę. Może się przydać, dlaczego by nie. Może się też przydać nam skrzynka. Weźmy sobie jedną skrzynkę. Otóżmy sobie to jest niepotrzebne. Mamy żarcia mnóstwo. Mamy jakieś kill-offy. Ja tak swoją drogą muszę, kurczę, te villagery tam, że tak powiem, utemperować, ponieważ jak będę je miał tam zrobione, to będziemy mieli naprawdę mega dobre itemy. Dobra, słuchajcie, piję tą potę, nie ma to tamto, trzeba, prawda, lecieć, ją pośledzić, tylko gdzie ona jest? Ona gdzieś tam jest u siebie na chacie. Kurczę, no niedobrze, widzowie, że tak to wszystko wygląda. Tak to w ogóle nie powinno wyglądać, no ale okej, no trudno, mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, nie widać mnie, jestem niewidzialny, możemy wejść do środka. Z tym, że, wiecie co, no nie otwieram drzwi, bo będzie słychać, że otworzyłem drzwi. Więc ja tutaj chciałbym po prostu wejść sobie w troszkę inny sposób. Czy tędy dam radę wejść? Kurczę, tu akurat musi być ta... O nie. O nie, zniszczyłem to, o nie. O nie. Dobra, zniszczymy to. O nie, tu też zniszczę. O nie. Tala, dobra. Czy ona zauważy, że tu jest... Dobra, chyba nie zauważyła. Dobra, szybko. Szybko to robimy tutaj tak. Tutaj, pum. Okej. I tu jeszcze. Uwaga. Dobra, gdzie ona jest? Dobra, łazi gdzieś tam przed domem. Mamy farta. Mamy niesamowitego, niesłychanego farta. Robimy tak. I teraz to musi być tak. Chyba to tak zrobiła. O nie, szybko. I tu, dobra, naprawiłem to. Okej, dobra, wszystko jest dobrze. Już myślałem, że to wszystko zniszczę, zostaw Filip to. No dobra, zaraz ja tą zbroję biorę stąd. Nie ma to tamto. Dobra, czekajcie, gdzie ona? Ona gdzieś wyszła. Kurczę, ja akurat dobra, wchodzi do środka, jest w środku. I teraz pytanie, co ona tutaj będzie kombinować, bo no ewidentnie coś kombinuje. Tylko ja nie za bardzo wiem co. Dobra, wzięła jakieś wiadro. Czemu ja w ogóle nie słyszę dźwięków z Minecraft? Halo, o co chodzi? Nie, słyszę, ale nie słyszałem w ogóle, nie słyszę w ogóle otwierania drzwi. I co jest? A nie, dobra, teraz słyszę. Ej, nie słyszałem przed chwilą, przysięgam, że nie słyszałem. Dobra, gdzie ona jest? Nie no, uciekła mi. Znikła mi, no przed chwilą tu była przecież. Gdzie ona jest? Dobra, tam jest jej nick, dobra, idę tam w takim razie. Ona jest gdzieś tutaj przy porcie. I co ona tutaj planuje? Dobra, ona idzie do bzyka. Nie no, po co ona tu idzie? Nie wiem, ona się szykuje do czegoś, czy co? Ona w ogóle mi gadała coś na odcinku, że ona chce wyruszyć na wyprawę, żeby szukać tych dzieci i tak dalej. No nie wiem, jak dla mnie, widzowie, to jest niezły tutaj, prawda, cyrk. Bo to w ogóle tak nie powinno wyglądać. Ona chce jakieś dzieci szukać, które nie istnieją. To trochę tak, jakbyście szukali kamienia, którego nigdy nie mieliście. Wiecie, o co chodzi, nie? To proszę bardzo. Moje gratulacje, możesz szukać, nie? Ej, dobra, ona rozmnaża tutaj te... A nie, ona Okej, ona zbierała wiadra mleka zbieram. Okej, dobra, ale po co jej wiadra mleka? To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Po co jej wiadro mleka? Tego nie rozumiem, ale dobra, ja jestem niewidzialny, muszę pilnować. Jeszcze 5 minut ponad mam, więc mamy jeszcze sporo czasu. Dobra, ona sobie gdzieś tam leci. Czekajcie, lecę za nią, bo muszę się, kurczę, dowiedzieć, co ona planuje takiego. Ona na pewno się będzie szykowała na jakąś wyprawę. No chyba, że jest takie prawdopodobieństwo, widzowie. Oczywiście jest ono mało prawdopodobne, ale o kurczę, co mi się dzieje z moim fryzem? Ja nie mogę. Ej, czekajcie, kurde, bo te moje włosy żyją własnym życiem. Dobra, jakoś to jest ustawione, muszę pójść do fryzjera w końcu. W każdym razie, jest takie prawdopodobieństwo, że ona na przykład sobie, nie wiem, że ona mnie troluje na przykład, nie? I ona uznała, że o, teraz już mam całą pamięć, to wiem, jak go mogę strolować, a ja stroluję go, że dzieci i coś tam, nie? Jakby tak było, no to w sumie dobry byłby to troll, nie będę ukrywać. Dobra, znowu nie mogę tam wejść teraz, bo ona oczywiście tutaj jest. Czekajcie, musimy jakoś tutaj... Co ona będzie schodzić na dół? Dobra, to normalnie drzwiami wchodzimy w takim razie. Zamykam to i idziemy na dół. Co ona tutaj kryje na dole? Bo ona tutaj, ona w ogóle ten jej dom to skrywa tyle tajemnic, że tutaj to się warto w ogóle zagłębić. Dobra, to czekajcie, tutaj jest gdzieś.
przez to przeszła. Dobra, on znowu do tej skrzynki idzie. Pytanie, co tym razem tutaj, że tak powiem, jest chowane. Dobra, są te mleka chowane. Po co jej aż tyle mleka? Po co? O nie, ja wiem, po co jej jest aż tyle mleka. Nie, nie, to nie, kurczę, nie. Nie, teraz zrozumiałem, po co jej jest to mleko. Ona już sobie tak uroiła to, że jest matką, że ona już mleko przygotowuje, żeby mieć czym karmić to dziecko. No nie, no po prostu to się nie dzieje naprawdę, widzowie. To się po prostu nie dzieje naprawdę, ja nie wytrzymam. Dobra, ja tu przyjdę po to mleko później. Z tym, że teraz muszę wykorzystać ten czas, że jeszcze mam 3, niecałe 4 minuty do tego niewidzialności. Mogę sobie tu swobodnie łazić. I co ona tutaj w tych skrzynkach teraz? Pa, ona ma więcej tego mleka. Dobra, tutaj dobra, nic tam nie ma takiego ciekawego. Dobra, ona idzie na górę. Ona tu ma tyle skrzynek, że ogólnie gdybym ja chciał przejrzeć te wszystkie skrzynki, to bym musiał chyba, no, nie wiem, wolne na 2 miesiące wziąć, wiecie o co chodzi, że... Tutaj jest tyle tego. Dobra, co ona tutaj chowa? Nic ciekawego w sumie takiego. Dobra, bo otworzyłem skrzynkę, jak ona już ją zamknęła. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Co tutaj bierzesz? Wiadra zabrała, wiadra... Nie, czy ona będzie razła po jeszcze więcej mleka? Nie, to się po prostu nie dzieje. Co ty się przygotowujesz na to, że przyjmiesz całą, kurczę, nie wiem, cały batalion tych dzieci, czy co? Ja nie wiem, o co jej chodzi. Ona chce dom dziecka otworzyć? Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, no ale co ty tu kminisz? Ma tutaj... O, a to są te moje prezenty w ogóle. Blond Bond. Dla ciebie ten piękny Hot Milk. No, no, jest bardzo dobrze, że ma te prezenty tutaj. Ja muszę w ogóle też w ramkę gdzieś... Widziała, że się drzwi otworzyły. Widziała to. Czekajcie, ona może podejrzewać, że ktoś ją śledzi teraz. Ona może to podejrzewać. Może. Oj, bardzo może to podejrzewać. Czekajcie, muszę gdzieś być dalej, bo ona może losowo mieczem wymachiwać, jak mnie uderzy. To jest koniec po prostu, wiecie. Gdzie ona jest teraz? Jest na górze. Dobra, poszła do magazynu na górę. Czy ona nie zwróciła uwagi na to, że się drzwi otworzyły? Czy naprawdę? To tak to wygląda, tak? Nie zwróci... O kurczę, idzie z mieczem, o kurczę. Dobra, idę za nią w takim razie. Będzie machać tym mieczem? Czy nie będzie machać tym mieczem? Dobra, o, tak. Ewidentnie chcę tutaj upolować coś, więc ja tutaj szybko na bok lecę, żeby mnie przypadkiem tutaj nie szturchnęła, bo jakby mnie szturchnęła, to by było niemiło bardzo. Dobra, i co ona robi? Nic totalnie. Ile mam jeszcze? 2 minuty, mam niewidzialności. Czy to już naprawdę tyle odkryjemy, że po prostu mleko zabrała? To ja po prostu mógłbym sobie to odkryć bez tej poty na niewidzialność. Dobra, ona... Dobra, idzie na dół do tego miejsca, w którym, kurczę, z której jest w ogóle nie wiadomo skąd. Czy ona... Dobra, chce tam wejść. Ona ma tutaj zawsze problem z wejściem, jak widzę. Ale ja tutaj wchodzę za pierwszym razem. No, jakby mnie nie wypychała, to bym wszedł za pierwszym razem. No, kurczę, wypycha mnie. Dobra, czekajcie, muszę... Ona tam nigdy nie wejdzie, widzowie. Ona ma problem z wejściem do środka. Co ona robi? Co jest grane? O kurczę, jaki to jest duży problem tam wejść. No niesamowite. Co jest grane? Nie, ona tam nie wejdzie, nie ma szans. Patrzcie, teraz widzowie, pokazuję wam, jak się tu wchodzi od razu. Za pierwszym razem. No. O Boże. Dobra, ej, ja mam za 50 sekund, mi się kończy potania niewidzialność. Dobra, widzowie, trudno. Muszę niestety trzymać się bardzo blisko mojego domku, żeby jakby co było, że byłem ciągle na chacie. Ona tam nie potrafi wejść, więc wydaje mi się, widzowie, że odkryłem sposób, w jaki sposób, prawda, zrobić tajną bazę, do której Milki nigdy nie wejdzie. No po prostu trzeba dać drabinę, którą zalejesz wodą i ona jest po prostu rozłożona na łopatki. 30 sekund do końca poty, więc tak naprawdę już nie możemy za bardzo jej pośledzić. Nie mam drugiej poty, niestety nie przygotowałem sobie. Nie wiem totalnie, gdzie ona teraz poszła. Nie wiem, gdzie ona jest teraz. 22 sekundy mamy, musimy to kontrolować, ale nie wiem, gdzie ona teraz poszła. Szczerze wam przyznam, że... Czy ona jest tam na dole? Czy jej się to w końcu udało? Nie, chyba nie. Ej, dobra, nie wiem, gdzie ona jest. Nie mam pojęcia. Ej, serio, nie mam pojęcia. Dobra, 3 sekundy. Dobra, wracam z powrotem na chatę w takim razie. Dobra, widzowie, no trudno. Udało nam się to, że tak powiem, ogarnąć. Nie wiem totalnie, gdzie ona poszła, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, no bo odkryliśmy, że ona to mleko zbiera. Czyli ona ewidentnie szykuje się na to, że te dzieci będzie miała. Czyli ona podeszła do tego na poważnie. Czyli ona naprawdę tak myśli. To jest po prostu, to jest najgorsza informacja, jaką można było dostać w tym temacie, nie? Więc jakby, o, widzę, tam gdzieś się jej nick pojawił. Dobra, czyli ona gdzieś tam coś kmini. Chyba ona była w tym, chyba udało jej się tam zejść na dół. A nie, ona tam próbuje teraz jakoś coś. Dobra, ja tam nie idę, bo już nie mam poty na niewidzialność. Nieważne.
Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19 zapraszam na Plusa, na którym również są odcinki. I teraz będę się starać robić daily, więc zapraszam na Plusa. Link w opisie. Pozdro, pa pa.